Kowla, która przez 56 lat zdobyła tytuł mistrza oddziału Katowice w lotach gołębi dorosłych. 34 lata zdobyli tytuł mistrza oddziału w lotach gołębi młodych, a około 20 razy tytuł mistrza rejonu gołębi dorosłych i młodych. To są sukcesy ogromne. Rejonu, okręgu, mistrzostwa, do tego mistrzostwa oddziału jeszcze w 2012 roku pierwszy wicemistrz Polski, a w 2013 drugi wicemistrz Polski. Dokładnie. Dziś hodowcy film, który chyba nikt z was by się nie spodziewał, ponieważ mi samemu jest ciężko taki materiał nagrać, a dokładnie chodzi o to, że pan Krystian Kachler podjął decyzję ostateczną. Wiktor, jest to całkowite zakończenie mojej hodowli, czyli oficjalnie możemy wam ogłosić, że pan Krystian Kachler w roku 2022 kończy swoją hodowlę i nie jest to jakaś wysprzedaż gołębnika, to nie jest tak, że to będzie wystawiona jakaś część gołębi, to są wszystkie gołębie, które trafiają na aukcję. Ale lecz hodowcy, jest bardzo istotna informacja, 135 gołębi znajduje się na całych gołębnikach bez gołębi młodych, bo gołębi młodych na aukcję, gołębie młode na aukcję nie pójdą. I jeszcze bardzo istotna rzecz, na aukcję wystawionych będzie gołębi tylko 80 w trzech częściach, z czego 50 gołębi, które nie będzie wystawione, będą dodawane w formie bonusu, w formie takiego gratisa, do pierwszych około 40-50 najdroższych gołębi na aukcji. Decyzja taka hodowcy zapadła tylko dlatego, że te 40 a 50 gołębi, które nie wystawimy na aukcję, to są gołębie z rocznika około 12, 13, 14, nawet 16, ale są to również też takie gołębie, które dokumentację nie mają aż tak szczegółowo opisaną i też decydujemy, że nie chcemy tych gołębi wystawiać i nie sprzedać ich, tylko decydujemy się na dawanie tych gołębi w formie bonusów. Tak, tak decydowaliśmy, panie Krystianie. Przygotowaliśmy się, hodowcy, do tej aukcji 3 tygodnie. To było wykonywanie zdjęć, przygotowanie dokumentacji, posprawdzanie tego szczegółowo. Zrobione jest to bardzo, bardzo rzetelnie. Ale panie Krystianie, skąd taka decyzja? Dlaczego? Niech pan to wszystko wytłumaczy hodowcom. Nie, no to nie ma co tłumaczyć. No. Przyjdzie kiedyś, był kiedyś początek i jest kiedyś koniec. Wiek już jest swój, a roboty przy tym nie ubywa, a chcąc lecieć na jakimś poziomie, to trzeba poświęcić czasu. To się tak nie da przyjść, nasypać karmy, wody nalać i trzeba poświęcić naprawdę kawał swojego czasu. A to jeszcze trzeba mierzyć siły na zamiary, także to po prostu zostało to podyktowane tym. Pan Krystian ma 82 lata. Panu Krystianowi idzie 82 lata, a 56 razy zdobył 54 lata z rzędu tytuł mistrza oddziału Katowice. Nikt pana wtedy nie pokonał. Panie Józku, wy wspólnie ile lat prowadzicie hodowlę? Bo ludzie się śmieją w Polsce, wy jesteście dobrym małżeństwem. Ponad 40. 40 ponad lat. 40. 40 lat hodowcy razem na jednym podwórku i nigdy nie pokłóceni. Nie. Także hodowcy, z jednej strony można się uśmiechnąć, ale z drugiej strony ja jestem taką osobą, która 5 lat temu na tej posesji, dokładnie tam, gdzie stoi teraz kamera, nagrywałem jeden z pierwszych swoich filmów, a dokładnie drugi film w historii portalu Pigebook, gdzie ja u pana Krystiana na tym podwórku się uczyłem nagrywania. To były moje początki i pewnie cały internet, wszyscy hodowcy kojarzą te materiały wideo. No i to jest dla mnie taki moment dość ciężki również, bo no nigdy bym nie powiedział, że pan Krystian będzie likwidował hodowlę i to, ja myślałem, że to będzie jeszcze trwało, ale tak pan Krystian powiedział, no zdrowie, wszystko ale chodzi. Ale pytają hodowcy, kiedy znowu Wiktor nakręci jakiś film z wami, bo się z wami bardzo fajnie rozmawiam. Dokładnie, dokładnie. Także hodowcy, żeby to podsumować, usiądziemy i tam wam opowiemy wszystkie szczegóły. Pan Krystian też opowie o najważniejszych gołębiach, bo w tej hodowli najważniejszym gołębiem był 303. W tej hodowli była samica 445. W tej hodowli, hodowcy, są takie gołębie jak Silver Shadow, Paula 5000, która ma numer 159. Jest 70 olimpijczyk, który na aukcji będzie wystawiony. Był Universtrate, prawnuk Universtrate, który nam dał sporo dobrego satysfakcji. I też z tych gołębi będą na aukcji gołębia. Tak, także hodowcy, na tej aukcji, jak przejrzycie sobie bardzo szczegółowo rodowody, są dzieci bądź wnuki najlepszych gołębi, gdzie zaznaczę teraz istotną informację, bezpośrednio na aukcji idzie Czarne Skrzydło, jeden z najlepszych rozpłodowców. No. Na aukcji, hodowcy, jest 6 dzieci 303, czyli najlepszego gołębia rozpłodowego pana Krystiana Kachlera, gdzie 3 są wyciągnięte z gołębnika lotowego,
gdzie ja jak pisałem dokumenty, bo ja później powiem, dlaczego dokumenty są pisane komputerowo, to ja byłem w szoku, że wy jeszcze trójką dzieci lotowaliście. Mhm. Także trzy dzieci z lotowego są i trzy gołębie dzieci 303 z rozpłodowego. Uważam, hodowcy, że jest to jedna, albo nawet może nie jedna. Jest to najlepsza aukcja w roku 2022 na polskim internecie, gdzie możemy kupić gołębie pocztowe na aukcjach. Są gołębie różne wystawiane, bo są gołębie wystawiane te znane, te mniej znane, są wystawiane gołębie od różnych hodowców, ale każdy z was, każda z osób, która ogląda ten film, zgodzi się z moimi słowami, że pan Krystian Kachler jest taką ikoną sportu gołębiarskiego. Gdy ktoś mówi o największych sławach sportu gołębiarskiego jako gołębiarstwie, mówią nazwisko Krystian Kachler. I 56 lat zobowiązuje do tego, że to jest jedyna aukcja w swoim rodzaju. Także hodowcy, nie będę tu koloryzował, nie będę tutaj przechwalał, że to są najlepsze gołębie ever. Po prostu wejdźcie na tą aukcję, obejrzyjcie, co tam są za gołębie. Zwróćcie uwagę, bo tam jest tylko 80 gołębi, gdzie do pierwszych około 40 gołębi pan Krystian w momencie wysyłania gołębi będzie decydował. Wiktor, to jest najdroższy gołąb, ok, do tego gołębia dokładamy tego gołębia temu hodowcy w gratisie. Także pierwsze około 40 gołębi najdroższych na portalu będzie otrzymywało gołębia w bonusie drugiego, również z gołębika lotowego czy rozpłodowego. A my idziemy siąść i kontynuujemy dalszą część, gdzie pana Krystiana zapytam o gołębie, te najważniejsze z tej hodowli. Aukcja pana Krystiana Kachlera to jest aukcja dla nas bardzo wyjątkowa, bo jest to jedyna aukcja, jaka już na portalu Aukcyjny Pigebuk się pojawi. 80 mniej więcej gołębi przygotowane, bo tam może być 1-2 gołębie więcej bądź mniej, ale są to gołębie hodowcy już przygotowane. Panie Krystianie, decyzja dla pana uważam, że bardzo trudna, bo tylko i wyłącznie czas, a dokładnie wiek, do jakiego pan dotarł, 82 lat, zdecydował o tym, że edycja 2022 latania w oddziele Katowice to był ostatni pana sezon lotowy, tak? Tak, to był ostatni sezon lotowy i ze względu, nie czuję się aż tak, ale no jestem już zgodnie z wiekiem trochę słabszy i nie czuję się na siłach, żeby prowadzić hodowlę gołębi, i bo to trzeba wtedy poświęcić czas i zrobić, jak już coś zrobić, to robić na 100%, a nie tak na odczepnego. Na rodowodzie możemy wyczytać taką informację: 50-krotny mistrz oddziału Katowice, 30 gołębi dorosłych, 36-krotny mistrz oddziału Katowice gołębi młodych, 20-krotny mistrz rejonu gołębi dorosłych i młodych. Panie Krystianie, jak pan to robi przez tyle lat? No, systematyczność przede wszystkim. Materiał to jest raz, bo ten materiał jest w dalszym ciągu na gołębiku, tylko że no już nie było teraz tak przykładane tyle wagi do tego lotowania i wynik nie jest taki, jak powinien być. No ale lata poświęceń czasu z zegarkiem w ręku i na co dzień, praca na co dzień. Hodowcy, ja tylko dopowiem, że pan Krystian Kachler, decyzję, którą podjął o likwidacji gołębi, jest tylko spowodowana w sumie jedną kwestią, jedną sytuacją, a mianowicie pan po wystawie, najprawdopodobniej jak rozmawialiśmy, w 2020 roku, po wystawie gołębi w ogólnopolskiej wystawie, tak? 19 czy 20? 19. To po tej wystawie pan Krystian Kachler trafił do szpitala i od tamtego dnia, kiedy pan do tego szpitala trafił, do dnia dzisiejszego pan się boryka cały czas z chorobami. W sensie wtedy była sytuacja, problem z płucami, no. Stan zapalny. Stan zapalny płuc, a od tamtej sytuacji... Wysokie temperatury i to od tego czasu po prostu jest taki, organizm jest taki słabszy. Nie jest tak, jakby się to chciało. Ja tylko dopowiem, że dla mnie jest to bardzo trudne, ponieważ jak mówiłem na samym początku materiału wideo, ja w hodowli pana Krystiana Kachlera odwiedzam pana Krystiana od 5 lat, czyli drugi film na portalu Pigebuk, na kanale YouTube, który oglądacie od tylu lat, jest skręcony w hodowli właśnie pana Krystiana.
I ja na tej posesji, przy tych gołębnikach uczyłem się pierwszy raz nagrywania i dla mnie, jak pan Krystian powiedział, jest to tym bardziej trudne, no bo nigdy w życiu nie sądziłem, że przyjdzie taki czas, kiedy pan będzie musiał już tą hodowlę zamknąć, likwidować, bo ja sobie tego nie zdawałem z tego sprawy, tak? A tu, tak jak pan powiedział, ilość wizyt, które ja tu hodowcy też niedaleko przecież mieszkam, ile razy ja tu pana Krystiana bywałem, przyjeżdżałem na kawę, na herbatę, po prostu przesiadywaliśmy. No i teraz pan Krystian pewnego dnia do mnie mówi, Wiktor, mówi, koniec, zamykam temat, gołębniki do sprzedania, tak, bo gołębniki też pójdą na tak. sprzedaż. Gołębniki do sprzedania, wszystkie akcesoria, zegary, wszystko stąd już ten. Czarne skrzydło, co to był za gołąb? No to jest właśnie syn tej Pauli 5000. Czyli tej 159. Tej 159. No. Ona się nazywa Paula 5000, ale samica ma numer 159. 159. No, wyjątkowy rozpodowiec i wyjątkowy lotnik. I naprawdę siostra jego bezpośrednio gniazdowa była trzecim lotnikiem w kategorii C w okręgu Katowice też. Także bardzo, 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 bardzo dobry gołąb. Ja jeżeli chodzi, tak jak mówię, płodzi do tej pory, bo teraz właśnie. Tam ma młode w gnieździe. Także nie ma żadnego problemu. Bardzo żywotny gołąb, bardzo ładny, bo jest taki wyrośnięty w średniej wielkości. O ładnej upierzeniu, o ładnej barwie, o ładnej sylwetce. No i przede wszystkim przekazuje potomstwu. Dokładnie, bo czarne skrzydło to był jeden z waszych również super gołębi rozpłodowych. Czarne skrzydło, mówimy czarne skrzydło, bo jedno skrzydło ma czerwone, tak jak u czerwonych nakrapianych, a drugie ma czarne. Znaczy czarne. Kilka lotek w tym skrzydle są czarne, dlatego czarne skrzydło. Dokładnie. Ten gołąb jest hodowcy płodny, więc tego gołębia wystawiamy. Tak. Panie Krystianie, kolejny gołąb to Silver Shadow 60001. Ten gołąb też jest super, jeżeli ja patrzyłem na pana hodowlę na przestrzeni gołębi rozpłodowych. Silver Shadow, no to były dwa te samce przywiezione właśnie też z Bochum. Silver Shadow i Silver Bullet. Bullet, tak. Ten gołąb też tak samo. To były dwa gołębie właśnie z tych szpaków Air Campa i to też wybitne lotniki. Nawet jeden z synów tych inaczej. Była samiczka i samczyk, które robiły w roku na 15, 16 wkładanych 15 konkursów. I z kolei samiec szpak, nie wiem, 3 lata temu, 3 albo 4 lata temu, też właśnie z tych gołębi uchowany, z tego Silver Shadow, był pierwszy w oddziale z 300 km, był pierwszy w oddziale z 500 km i był pierwszy w oddziale z 800. Także gołębie uniwersalne na wszystkie loty, czyli na 300 km i na 800. Panie Krystianie, to jeszcze chciałbym od pana usłyszeć na temat Pauli 5000, dokładnie tej 159. No, Paula 5000 przypadkowo została tutaj na gołębniku, bo były to gołębie na aukcję i przyszły bez rodowodów i bez kart tożsamości. I to były takie późniaki, że nie warte były. Były po prostu, żeby ktoś je na aukcję dawał i oglądał, bo byłyby te gołębie nie poszły, a byłyby tylko poniewierane, a hodowca, który je podarował, miałby pretensje. I tak te gołębie się dostały. No i ta były dwie samiczki, strana krapiana i ta połowa, ta 159 i 160 na strana krapiana, taka ciemna. No i tą ciemną podarowałem i kolegowi Jankowi z Długoszowi, a ta druga się została. No i to można powiedzieć historia gołębnika, jeżeli chodzi o loty. To najwybitniejsze gołębie właśnie były z tej Pauli 5000, no to z której też wywodzi się ten czarne skrzydło. No i ostatni gołąb to mianowicie Długi Kark. Dlaczego takie imię? Co to za gołąb? Jaką ma wartość? Który? Długi Kark, gołąb. Tak się nazywał u pana Długi Kark.
No, długi kark, są rodowody. 720. Są rodowody na długi kark. Ja tylko odowcy powiem, że długi kark to jest gołąb, który jest półbratem do 303, tak? Tak, półbratem do 303, bo matka długiego, ta 130. Długiego karku była ta sama co do 303. No a ten długi kark to był samczyk, to jest Horsa Felskiego. Dokładnie. Który przez dwóch latach był 6 razy pierwszy w oddziale, drugi, trzeci w oddziale i 8 i 9. Także wyjątkowy lotnik też, no i te gołębie tu są bezpośrednio. Jest dużo gołębi takich, bo jest taka 524 od Paszkowiaka też, to też przez 2 lata najlepszy gołąb w Bochum. Także trzeba siąść nad tymi rodowodami potem w internecie. Dokładnie. I po prostu się przyjrzeć, co by interesowało i pośledzić z rodowodów. Także hodowcy, ja tak na szybko tylko podsumuję, że najważniejszymi gołębiami w hodowli pana Krystiana Kachlera to są takie gołębi jak 303, jak samica 445, jak na przykład gołąb Paula 5159, potem jest długi kark, jest hodowcy tutaj tak samo gołąb, który, żebym nie pominął, czarne skrzydło, jest Olimpika o numerze olimpijskim z 11 roku. 817. Tak. 817, a 70 miał pan jakąś? 70 też była. A, dokładnie, 70, nawet 70 jest wystawiona na aukcję. Była na olimpiadzie. Dokładnie, 70, gołąb o numerze 70. Dobrze DV. Mówię? DV, tak? DV. Tak, to jest hodowcy gołąb. A czy on poszedł na olimpiadę na obrońcy DV-owskiej? Reprezentować Polskę? Reprezentował Polskę w kategorii A. Aha. Samiczka. Także... Jako roczna. Widzę, pan Józek już idzie. To był 2007 rok, wtedy można było. 2007 rok. Tak. Ona była w kategorii A, miała konkurs z młodego, z 5 roku i z 6 jako roczna i potem w styczniu 2007 była. A, czyli hodowcy, no, tak jak pan Józek mówi, w 2006 i 2007 roku ona wylatała te wyniki jako za młodego i za roczniaka i reprezentowała Polskę w 2007 roku na olimpiadzie w Ostendzie i ten gom jest na aukcji wystawiony również. Tak. Więc tutaj hodowcy, jakbyśmy jeszcze tylko na szybko przejrzeli, no to jest wiadomo, 303, jest długi kark. No, każdy z was hodowcy, przeglądając te rodowody, na pewno zobaczy, że same gołębie, które są wystawione, są naprawdę super. Jeśli tylko patrzę, którego gołębia może bym zwrócił uwagę, żeby osoby, które oglądały ten film, ale nie, no raczej opowiedzieliśmy o wszystkich gołębiach. Tutaj patrzę, Paula 5000, to mówiliśmy o tym gołębiu, jest gołąb ten 94-93, który ma 5 razy pierwszy konkurs. Paula 5000 to była dwukrotna złoto medalistka, jest to, bo gołąb, jak ci, którzy nie wiedzą, co to Paula 5000 była dwa razy właśnie złotą medalistą i to była belgijska samica od hodowcy Reni de Mae. Hodowcy, ja jeszcze wam wytłumaczę, jak wygląda na sytuacja na chwilę obecną. Pan Krystian, codziennie pan przychodził do hodowli w trakcie sezonu lutowego od 5 rano, kiedyś, tak? Wszystkie te sezony, te bogate sezony, to o 5 rano zaczynają oblot samic, potem po oblocie samic samczykami oblot i no, później młode i tak od rana do samego zmroku, bo znowu wieczorem wypuszczanie były samiczki, a później samczyki i także to się ciągło się do prawie 2 lata wstecz. Od ostatnich 3 lat już to nie wygląda tak, bo jak rozmawiam nawet z panem Józkiem, wygląda to w ten sposób, że pan tylko przychodzi tu na godzinę. Godzinę, półtorej. No, raczej na troszeczkę dłużej przychodzę, tak gdzieś koło godziny 10 i jestem do godziny 13, potem tak. O 13 na obiad i jakaś chwila odpoczynku i później znowu wieczorem o godzinie 17, no bo mnie to ciągnie, to się tak nie da, żeby nie wychodzić z domu, ciągnie mnie, żeby wyjść na tą posesję, popatrzeć na te gołębie, jeszcze wyjść na gołębik i popatrzeć, jak się młode chowają i jak to wszystko wygląda. Decyzja o sprzedaniu gołębi trudna, panie Krystianie? No ja nie wiem, czy aż trudna. Trudna byłaby, jakbym był stan zdrowia i stabilny, nie?
to by była na pewno trudniejsza, ale tak mi się wydaje, że no trzeba, koniec końców trzeba powiedzieć, był początek, musi być koniec, no także no jest trudna decyzja, bo człowiek się zżył tymi gołębiami, bo nawet tu, co Wiktor czytał, 50 razy mistrz oddziału, to tam było 54 razy mistrz oddziału z rzędu. 56-krotny mistrz oddziału, z czego 54 lata hodowcy, mistrz oddziału z rzędu. To jest dla mnie, jako osoby, która no, mi nigdy nie przyszedł tytuł mistrza oddziału zdobyć, nie miałem jeszcze takiego tytułu, ale 56 razy z rzędu być, panie Krystianie, to jest no, oszałamiające. Tak. Przymierzali się koledzy, ci młodsi, którzy mają materiał i troszeczkę pojęcia o gołębiach, przymierzali się, no już teraz koniec galery, ale jakoś nie dotrwali, znaczy jak długo, przepraszam, jak długo się zajmowaliśmy tak profesjonalnie gołębiami, tak nie mógł dać nikt rady. Panie Krystianie, zadam jedno z pytań, które dla mnie, a wydaje mi się, że dla osób oglądających ten film, będzie istotne. W jaki sposób może pan opisać te gołębie, które będą na aukcji? Bo będzie ich 80, to będą gołębie lotowe i to będą gołębie rozpłodowe. W pana hodowli gołębi nie było dużo, bo tych gołębi hodowcy, tu zaznaczę teraz informację, było 135 gołębi, z czego na aukcję uruchamiamy tylko 80 mniej więcej gołębi, a pozostałe gołębie, które zostaną, są to gołębie ze słabszymi dokumentami i to są gołębie, które będą dodawane do aukcji jako taki bonus, czyli tak, do tych najdroższych gołębi, tak? Tak, tak jak Wiktor mówi, że te gołębie starsze, które żeśmy tam przeholowali w tym rachunku, będą podawane jako bonus do tych gołębi, które będą kupione na aukcji. Także hodowcy, aukcja z hodowli pana Krystiana Kachlera będzie podzielona na trzy części. To będzie pierwsza część, gdzie będą gołębie wystawione lotowe. Druga część to będą gołębie rozpłodowe i trzecia część również gołębie rozpłodowe. Tak podzieliliśmy ze względu na to, że na tej aukcji, panie Krystianie, będzie aż 6 gołębi dzieci najlepszego gołębia rozpłodowego z hodowli pana Krystiana Kachlera 303. No i panie Krystianie, właśnie jakby pan mógł powiedzieć historię 303, pana najlepszy gołąb rozpłodowy, gołąb, który w sumie dał panu ogrom radości, 303 nie ma, ale są jego jeszcze 6 dzieci. No jest to, był to naprawdę wyjątkowy lotnik i rozpłodowiec, bo on był, jak wtedy na Spartakiadę jechał gołębie, to na obrączkach, on był na obrączce niemieckiej, nie pojechał, chociażby miał trzeci wynik w Polsce w kategorii AE. W następnym roku był czwartym gołębiem w Polsce w kategorii D. Córka jego była trzecia na Spartakiadzie, bo jest puchar właśnie trzecia w kategorii C, córka jego. No i to nie tylko ta jedna córka, bo gołębie wybitne, tu na kolegi Zynka też właśnie po 303, nawet był to Mutki dwa obiecałem, ale to Mutki teraz tego trzeciego ringu, bo też mu się bardzo spisują już gołębie. Jeden z tych gołębi dwulatków zdobył 12 konkursów, 11, a ten drugi gołąb 12 konkursów. Także to już na ten sezon, jaki był, to już jest bardzo dobry wynik. No bo ja tutaj dodam, że bo pan Krystian Kachler powiedział bardzo istotne słowa. Wystawiamy hodowcy wszystkie gołębie lotowe, wystawiamy wszystkie gołębie rozpłodowe, poza tylko tymi gołębiami, które wy nie lotowaliście, tak, i wy rozdawaliście po prostu swoim przyjacielom, kolegom, żeby tak, tych gołębi na aukcji hodowcy nie będzie z rocznika 2022. Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, bo tak samo hodowcy, tych gołębi łącznie na gołębnikach jest 135. Wystawiamy 80 kilka gołębi i taka decyzja hodowcy padła tylko z jednego powodu. Są to też gołębie tutaj w hodowli pana Krystiana, które na przykład są z 12 roku, nie mają dokumentów, tak, bo dostał pan od jakiegoś hodowcy gołębia, nie ma do tego gołębia dokumentów, ale on w pana gołębniku rozpłodowym siedzi od 5 lat. Był parę
15 lat prawie. Nie? Więc nie ma sensu takiego gębia sprzedawać. Takiego gębia stwierdziliśmy, że będziemy dawać w bonusie do każdego najdroższego gębia, który na portalu będzie sprzedany. Czyli pan Krystian, w momencie jak będzie wysyłka, przyniesiemy hodowcy tutaj 80 gołębi sprzedanych na portalu i przyniesiemy pozostałe gołębie, które na portal nie były wystawione i pan Krystian będzie decydował. Wiktor, tego gołębia pakujemy do tego hodowcy, czyli około powiedzmy 40 gołębi dodatkowo, pierwsze 40 najdroższych gołębi dostanie w bonusie w gratis. Czyli jak kupicie najdroższego gołębia na aukcji, dostajecie drugiego gołębia w gratis. Jak kupicie na przykład, nie wiem, piątego najdroższego gołębia na aukcji pana Krystiana Kachlera, dostajecie drugiego gołębia w bonusie w gratis. Chodzi o to, że tak chcemy doprowadzić tą aukcję, żeby każdy z was, osób kupujących, kupił naprawdę świetnego gołębia, ale jeszcze pan Krystian od siebie z gołębika rozpłodowego bądź lotowego da gołębia w bonusie takiego, który rodowód, może jakbym to nazwał, nie jest aż tak kolorowy, ale gołąb jest naprawdę wartościowy, no bo kilka lat u pana w gołębiku. Lata przebyły na gołębiku. Ja tylko hodowcy jeszcze dodam taką informację bardziej kwestii technicznej. Wszystkie rodowody, bo ja też wytłumaczę wam, jak to wyglądało. Od informacji, kiedy od pana Krystiana otrzymałem, do dnia dzisiejszego, kiedy nagrywamy ten materiał wideo, minęło około 3 tygodnie. My przez 3 tygodnie przygotowywaliśmy się do tej aukcji. To były wykonywanie zdjęcia, to były przygotowywanie właśnie dokumentacji, to było analizowanie, jak to wszystko zrobić, żeby to jak najlepiej wam hodowcy przedstawić. Pan Krystian Kachler jest osobą, która przez całą historię swojego życia wypisywał pan rodowody ręcznie. Tak. I my na poczet tego, że robimy aukcję dla nas bardzo ważną, bo jest to aukcja, gdzie jest wystawione najważniejsze gołębie pana Krystiana, rozpłodowe i lotowe, a też z panem Krystianem od paru lat współpracuję i zdecydowałem, że już jakąś część gołębi ja do swojego systemu mam wprowadzone, to na poczet tego do tych gołębi z hodowli pana Krystiana są rodowody zrobione komputerowo. To jest nasza praca, którą włożyliśmy całą firmą Pigebuka 7 dni, bo 4 dni robiły to dziewczyny, a potem 3 dni ja to wszystko sprawdzałem, poprawiałem. To jest wszystko na bazie zrobionych rodowodów przez was. Czyli tak, pan Krystian zrobił rodowody pisane długopisem. Ja to wszystko mam jeden do jednego kopię. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, na przykład to, co jest tutaj napisane, jest na takim samym duplikacie, tylko pisanym ręcznie. I to wszystko jest przepisane do komputera po to, żebyście mieli te rodowody do drugiego, no, albo nawet hodowcy, zaznaczę, trzeciego pokolenia, bo to jest bardzo istotne. Podsumowując film z pana Krystiana Kachlera hodowli, mogę tylko powiedzieć tyle, że jest to jedyna aukcja, na którą mogę was oficjalnie zaprosić. Aukcja 80 około gołębi, bo tam może być jeden w tą albo jeden w drugą stronę, nie chciałbym konkretnej liczby szczelić, bo to jest w trakcie po prostu ta aukcja dodawania i nie chciałbym o jakiegoś gołębia jednego się pomylić. Aukcja, na której będą wystawione najlepsze gołębie, ich dzieci i również takie gołębie, które są najlepsze ten. Ja zaznaczę bardzo istotną rzecz, którą pan Krystian potwierdził. Nie oszukałbym hodowców, którzy oglądają aukcję czy filmy. Żaden, panie Krystianie, gołąb z tej hodowli poza aukcją nie był sprzedany. Nie był sprzedany. Właśnie to było bardzo dla mnie istotne. Jeden się zgubił teraz podczas, ale gołębie były niewypuszczane. Nie wiem, co się stało, czerwona samiczka, no ale coś by ją zlikwidowali. Dokładnie. Ale żaden gołąb nie był sprzedany. Te gołębie, które były zrobione zdjęcia, to tylko jeden gołąb odpadł. Podczas kiedy sprawdzał pan Krystian z panem Józkiem gołębie, okazało się, że jednego gołębia nie ma, a robione mu było zdjęcie. Nie wiem, co... Byli koledzy, którzy chcieli, żeby to poza tym, ja mówię, nie ma takiej opcji, jest zrobiona aukcja. Dokładnie, zdjęcia były zrobione. Dokładnie. Także hodowcy, zapraszamy. Panie Krystianie, zdrówka, zdrówka, zdrówka. Dziękuję. Dla mnie to jest, hodowcy, bardzo zła chwila, no bo ja w tej hodowli u pana Krystiana Kachlera bywałem bardzo często i pan Krystian może to potwierdzić. Tak jest. Że ilość herbat i kaw, które ja tu wypiłem, to nie było w dziesiątkach, to było w setkach. Także hodowcy, udanego sezonu przygotowawczego do edycji 2023. No i zapraszamy na aukcję, która będzie jedyną aukcją taką. Nie będzie już możliwości z hodowli pana Krystiana kupić gołębia, bo pan te gołębiki wszystkie likwiduje. Czyli jakieś wloty, coś takiego, jakby ktoś chciał kupić, to... Wloty, gołębniki i zegary są do kupienia. Dokładnie. Także hodowcy, dobry lot i... Dobry lot. Zapraszamy do aukcji naprawdę bardzo wyjątkowej.